Dziennik Korona Wiary, odcinek 81. Kochani, zacznijmy dziś od fragmentu, który skróciłem na użytek naszego dziennika. To z więziennego listu Pawła. Zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czytając o tym, możecie przekonać się, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w duchu Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. W nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. W czasie mojej pierwszej międzykontynentalnej podróży na początku lat 90. ubiegłego wieku zagościłem w domu pewnego małżeństwa. Zostałem tam zawieziony bezpośrednio z lotniska późnym wieczorem, zmęczony. Rano spostrzegłem, że moja sypialnia jest ogromna, z łazienką, ręczniki królewskie, wszystko tchnie świeżością, a sam dom jasny i przestronny. Zrobił na mnie wrażenie, ale nie sądziłem, że powinien zrobić większe. Dopiero gdy po kilku dniach zagościło tam kolejne małżeństwo, dowiedziałem się przy śniadaniu: Piotrze, mieszkasz w domu, na który stać tylko 1% obywateli tego kraju. Zacząłem rozglądać się uważniej. Faktycznie, przegapiłem sporo szczegółów. Nieśmiało zacząłem korzystać z tego, co mnie spotkało. Na ile nas cieszy to niezgłębione bogactwo Chrystusa? Ładnie brzmi, ale co poza tym? Może przycupnąłem w kąciku mojej ignorancji, zamiast sięgnąć wiarą po moją nową własność. Oto pytanie, a wy jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.